Przedstawię Państwu króciutko wyniki naszych badań. Najpierw zbadaliśmy orbitalny moment magnetyczny w jednościennych nanorurkach i wyciągnęliśmy wnioski, że jest on paramagnetyczny w metalicznych, a diamagnetyczny w półprzewodnikowych nanorurkach, w związku z czym taki ewentualny pomiar momentu magnetycznego może służyć do określenia charakteru przewodności w nanorurkach. Dalej, pokazano, że w nanorurkach czystych nie zależy on w ogóle od chiralności. Nie rozumiemy dlaczego, tylko ze względu na brak czasu, nie mam czasu Państwu o tym mówić. Nie zależy również od promienia, co jest już dosyć niezwykłe. To wszystko się bierze z tej niezwykłej relacji dyspersyjnej. I że ten moment orbitalny jest rzędu 40 do 60 magnetonów bora, to już jest dosyć dużo. Natomiast w domieszkowanych nanorurkach zależy on bardzo silnie od chiralności, dlatego właśnie, że te powierzchnie Fermiego przy domieszkowanych nanorurkach bardzo mają inne ułożenie w stosunku do linii stanów dla nanorurek typu fotel, czy typu zygzak, czy chiralnych. I stąd właśnie jest bardzo silna zależność od chiralności i od promienia. Wreszcie dla nanorurek typu zygzak, to co Państwu pokazałam, ten prąd i ten moment magnetyczny jest bardzo silnie wzmocniony i możemy osiągać nawet momenty orbitalne rzędu 1200 magnetonów bora. Wreszcie zbadaliśmy również sytuację w wielościennych nanorurkach, bo tu mamy bardzo ciekawą sytuację. Mamy na przykład 50 takich rurek, jedna w drugiej. Teraz przykładamy pole magnetyczne. Jeżeli mamy na przykład nanorurkę, w której te poszczególne ścianki reagują diamagnetyczną reakcją na pole, to wówczas ta pierwsza zewnętrzna nanorurka ekranuje troszkę tą pole magnetyczne, prawda? Bo wytwarzamy moment diamagnetyczny, a więc troszkę ekranuje, więc następna rurka czuje już mniejsze pole i tak dalej, i tak dalej. I mamy coś w rodzaju, podkreślam, to nie jest dokładnie to, coś w rodzaju efektu Meissnera, czyli wypychania pola magnetycznego z nanorurki przez diamagnetyczne prądy w poszczególnych ściankach. Natomiast jeżeli mamy nanorurkę, w której rurki reagują paramagnetyczną reakcją na pole, ustawiają się równolegle do pola, to możemy mieć do czynienia z tak zwanym orbitalnym momentem spontanicznym, bo one, momenty orbitalne z poszczególnych nanorurek oddziałują między sobą, ustawiają się wszystkie w polu magnetycznym równolegle, ale jak wyłączymy pole, to one są minimum energii i w wyniku oddziaływań tych momentów orbitalnych z poszczególnych ścianek, one po prostu zostają, dając trwały moment orbitalny, tak zwany orbitalny moment spontaniczny. W związku z czym, proszę Państwa, podsumowując, znaczy może nie tylko podsumowując, tylko z tych naszych własności, które pokazaliśmy, wynika, że nanorurki takie mogą być użyte jako czujniki pola magnetycznego, jako elementy pamięci magnetycznej i ostatnio przeczytałam o bardzo ciekawym zastosowaniu układów magnetycznych jako bardzo czułe markery w diagnostyce medycznej. Polega to na tym, że jeżeli byśmy taką nanorurkę dołączyli do przeciwciała na jakąś konkretną bakterię na przykład, czy komórkę nowotworową i wpuścili to do roztworu, w którym są takie bakterie, to wówczas to przeciwciało połączy się z tą komórką, stanie się tak jakby cięższe. I wtedy jak się przyłoży krótkotrwałe pole magnetyczne, to ten moment orbitalny magnetyczny z tej związanej nanorurki z tym przeciwciałem, on da po prostu zauważalną zmianę pola magnetycznego. Jeżeli by w tym roztworze, który badamy, nie było danych bakterii, to po prostu to przeciwciało z niczym się nie połączy, będzie sobie swobodnie sfluktuować i nie da w polu magnetycznym żadnej zauważalnej zmiany. W związku z czym taka nanorurka może służyć jako marker w diagnostyce medycznej i podobno czułość tej metody jest wielokrotnie większa niż czułość wcześniej używanych metod. Nanorurki przyczyniły się bardzo istotnie do rozwoju nanotechnologii. I na koniec, ostatnie parę minut, chciałam poświęcić o tym, żeby Państwu powiedzieć, co to jest ta nanotechnologia. Otóż nanotechnologia, proszę Państwa, oznacza inżynierię w bardzo małej skali. Oznacza manipulowanie i przekształcanie materii w skali pojedynczych atomów czy molekuł. Jeżeli na przykład obecnie chcemy zbudować jakiś bardzo
malutki i cienki drucik. To wówczas bierzemy na przykład, jeśli to będzie dla określenia uwagi, drucik miedziany, to bierzemy kawałek miedzi, rozgrzewamy go i wyciągamy drut możliwie najcieńszy. Nanotechnolog tą samą operację wykonałby, łącząc w odpowiedni sposób atomy miedzi. Także celem nanotechnologii, nie wiem na ile powiedzmy do osiągnięcia, bo powiedzieć można wszystko, teoretyk ma stosunkowo łatwe zadanie w stosunku do doświadczalnika, prawda? Także nie wiem, na ile to jest realne, ale w każdym razie trzeba mieć ideę, żeby iść naprzód i myślę, że coś z tego na pewno zostanie. Czyli w nanotechnologii budujemy dowolne struktury, łącząc pojedyncze atomy czy molekuły wybranych pierwiastków. Nanotechnologia dąży do zbudowania jak najmniejszych układów elektronicznych kodujących informacje w układach kilku atomów czy molekuł, w związku z czym pozwoli to nam skonstruować nanoroboty, o których już mówiłam przedtem, wydajniejsze i szybsze komputery klasyczne, bo będziemy mieli mniejsze te elementy elektroniczne, co spowoduje zwiększenie szybkości i wydajności komputerów. Wreszcie, może w przyszłości, znowu tak zwanych komputerów kwantowych, które będą działały w oparciu o zasady mechaniki kwantowej, które będą wielokrotnie szybsze, ponieważ będą wykonywały równolegle wiele operacji i które potrafią złamać wszystkie kody szyfrujące informacje używane na przykład w tej chwili w wywiadzie czy w bankach bez najmniejszych problemów. Także już powstaje tak zwana kryptografia kwantowa, która ma na celu wymyślanie nowych zabezpieczeń przed osobami niepożądanymi. Komputery kwantowe to jest znowu przykład, jak łatwo jest teoretykom, bo całe algorytmy są już opracowane, natomiast problem jest z technicznym zrobieniem takiego układu. Niestety ze względu na brak czasu nie mogę więcej na ten temat mówić. Wreszcie, proszę Państwa, wydaje się, że nanotechnologia stosunkowo szybko może znaleźć zastosowanie w medycynie. W Stanach Zjednoczonych powstała tak zwana Narodowa Inicjatywa Nanotechnologiczna, której zadaniem jest udoskonalanie metod diagnostyki i terapii medycznej przy użyciu nanotechnologii. I tutaj wypisałam parę takich zadań, które sobie za cel postawiła ta inicjatywa nanotechnologiczna. Mamy tu pana ministra na sali, może pan minister pomyśli o chociaż zalążku czegoś podobnego. Bo dobrze by było, gdyby u nas też złączyć siły i próbować chociaż troszkę dorównać do tych, którzy tworzą właściwie 90% tego, co się obecnie dzieje. W każdym razie, jeśli mogę z tego miejsca zaapelować do wszystkich Państwa, którzy macie jakikolwiek wpływ na tego typu inicjatywy, to myślę, że to by było dla Polski bardzo ważne. Otóż, proszę Państwa, konstruuje się miniaturowe urządzenia do wykrywania chorób we wczesnym bardzo stadium, kiedy na przykład komórka nowotworowa ma jeszcze kilkanaście komórek i jest stosunkowo łatwa do wyleczenia. Robi się doskonalsze implanty. Okazuje się, że jeżeli taki implant pokryje się nanocząsteczkami, to on znacznie lepiej łączy się z kością, znacznie lepiej, trwalej i po prostu jest, tam podano liczbę, że jeżeli implanty wymienia się powiedzmy co 10 lat, to taki implant można wymieniać co 15 lat, 17 lat. Po prostu znaleziono takie nanorurki, które ułatwiają to łączenie. Wreszcie w jednym z uniwersytetów amerykańskich stworzono już takie nanorusztowania do hodowli kości. Wytworzono tam po prostu włókna, do których chętnie przylegają komórki kościotwórcze. I na bazie takiego rusztowania odtwarza się kość. Testuje się również tak zwane nanokapsuły, na przykład tutaj to są takie nanokapsuły pokryte złotem, do których można włożyć lek i wstrzyknąć wprost w obszar guza. Wtedy, jeżeli leciutko promieniowaniem podczerwonym podgrzejemy taki układ, to wówczas te kapsuły pękają, uwalniając lek. Wydaje się, że skutki uboczne takiej terapii będą dużo mniejsze niż
standardowych terapii. Proszę Państwa, to wszystko, co chciałam Państwu powiedzieć. Pozwólcie, że zakończę jak zwykle wykład o nanorurkach, cytując Richarda Smalleya, laureata Nagrody Nobla za odkrycie fullerenów, który powiedział, że nanorurki są tak piękne, że do czegoś muszą się przydać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy kilka minut na pytania. Proszę bardzo. Chciałbym zapytać pewną sprawę dotyczącą obliczeń struktury pasmowej elektronów w nanorurkach. Najpierw odwołałem się do znanego nam wszystkim przypadku elektronów w polu magnetycznym w normalnym krysztale, gdzie wiadomo, że w płaszczyźnie prostopadłej do pola magnetycznego wektor falowy nie jest dobrą liczbą kwantową, prawda? Tak. Zastępującego poziomami Landaua. A tutaj używasz właśnie, gdzie krzywizna toru jest bardzo duża, rurka jest malutka, używasz KX, prawda, w tej płaszczyźnie. Czego używam? No, wektora składowej wektora KX. Tak. Na ile to jest dobre przybliżenie? Są obliczenia. Ja się osobiście nie zajmuję badaniami struktury pasmowej, tylko korzystamy z wyników ludzi, którzy to badali. Więc obliczenia specjalistów wskazują, że jeżeli promień nanorurki jest większy niż 6 angstremów, to wówczas wpływ krzywizny jest bardzo mały. Także tutaj oczywiście, jak zawsze, wiesz dobrze, Antosiu, że to jest bardzo trudno zrobić coś dokładnie. Stosuje się bardzo wiele przybliżeń, ale stara się, żeby te przybliżenia były sensowne. I wygląda na to, że w tym obszarze, jeżeli promień nanorurki jest większy niż 6 angstremów, a myśmy badali, te nasze nanorurki były takie jak eksperymentalnie mierzone i oni tam mierzyli dla promienia 25 angstremów. Więc to jest dosyć bezpieczna granica i braliśmy po prostu, te wyniki struktury pasmowej nie są nasze, tylko po prostu grupa ludzi to policzyła kiedyś w przybliżeniu ciasnego wiązania i my z nich korzystamy, zaniedbując właśnie efekty krzywizny, bo tylko dla bardzo małych nanorurek one są istotne. A ja tam rysowałam zależność momentu orbitalnego od strumienia. Trzeba sobie uświadomić, że jest taka bardzo mała nanorurka o bardzo małym promieniu, to wówczas, żeby tam wsadzić strumień rzędu Fi0, to trzeba by pól na przykład rzędu 1000 Tesla. Więc nas w sumie nie interesują takie małe nanorurki, tylko nanorurki jak największe, żeby po prostu stosunkowo łatwo było, bo prawda, bo strumień to jest PR kwadrat, czyli pole powierzchni razy pole magnetyczne. Więc dlatego interesują nas duże nanorurki. I tam już wtedy na pewno można efekty krzywizny zaniedbać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja mam pytanie właśnie o wartość pól magnetycznych. Jakiego rzędu są najniższe pola mierzalne? Jakie są czułości dla konkretnych jednostek, dla konkretnych wartości pola magnetycznego? To znaczy pola magnetyczne to można mierzyć bardzo małe, tam 1/10 gaussa nawet, czy 0,2 gaussa, ale te pola, w których my pracujemy, to są rzędu od 0 do 10 tesla mniej więcej, bo my po prostu tylko w tych laboratoriach, z których dane mamy, w takich obszarach mniej więcej od 0 do 10 tesli, jedna tesla to jest 10^4 gaussów. Także w takim obszarze mniej więcej badamy to wszystko. 1/10 gaussa, tak. Proszę bardzo. Znaczy, ja mam bardzo krótkie pytanie. Czy zawsze ten węgiel krystalizuje w postaci rurek, czy na przykład nie obserwujemy takich nanospirali? Dokładnie. Dziękuję za to pytanie. Proszę Państwa, my mamy bardzo słabą kontrolę, znaczy nie my, bo ja jestem teoretykiem. Naukowcy mają bardzo słabą kontrolę nad produktami właśnie otrzymywania takich nanoukładów. I zwykle jak się taką rzecz tworzy, to tam to jest mieszanina nanorurek, jednościennych, wielościennych, fullerenów, spiral i jeszcze tak zwanych torusów. Czyli wszystkie możliwe struktury, niestety to jest kłopot dla naukowców, tworzą się tam i mamy taką mieszaninę różnych struktur i potem problemem następnym to jest jak to wysupłać to, co chcemy dostać. Także dziękuję za to pytanie. A propos tych spiral, o które pan pyta, to
Wiecie Państwo, co to jest efekt Bohma-Aharonowa? Piękny efekt i polega on na tym, żeby do jakiejś struktury, powiedzmy typu pierścienia, wsadzić do środka pole magnetyczne takie w solenoidzie produkowane, żeby ono było skoncentrowane tylko w tym solenoidzie i w miejscu, gdzie jest ten pierścień, żeby tam już nie było pola magnetycznego. I teraz jak to zrobić dla struktur takich malutkich o promieniu rzędu 1 mikrometra? I dlatego właśnie taka spiralka z nanorurki to może być pierwszy molekularny solenoid. Dlatego, że no, my nie umiemy sami wytwarzać takich tak malutkich spiralek, przez które można by przepuścić prąd i w środku ich będzie wtedy pole magnetyczne. Natomiast natura sama nam je dała w rękę. I pierwszy molekularny solenoid, w którym można badać efekt Bohma-Aharonowa na tych strukturach, to jest właśnie z nanorurki. Dziękuję bardzo, proszę. Ja chciałem zadać pytanie dotyczące metod badań, ponieważ z wysokiej symetrii wynika, że metody chemii kwantowej powinny tu bardzo dobrze działać, po pierwsze. A po drugie, jak on na przykład wyobrazimy sobie, że przy pomocy nanorurek konstruujemy jakąś makrocząsteczkę nową, którą żeśmy zaprojektowali, no to przedtem dobrze by policzyć, zanim się już weźmiemy za zarobienie tego. No zdecydowanie. Myślę, że chemicy kwantowi i fizycy kwantowi powinni tutaj współpracować. Zgadzam się z Panem całkowicie. I takie obliczenia są robione. Ja teraz, odkąd się zajmuję nanorurkami, coraz częściej zaglądam do Journal of Chemical Physics. Właśnie dlatego, że tam takie obliczenia są. Zgadzam się z Panem całkowicie, że tu powinna być bardzo silna współpraca fizyków i chemików. Jeśli można, mówiła Pani o bardzo ciekawych obliczeniach właściwości momentów, właściwości magnetycznych nanorurek. Pytanie jest moje takie, jaka jest zgodność z eksperymentem? No bo tego mi tutaj zabrakło. Obliczenia obliczeniami to raczej są oszacowania. Tak. Pytanie jest, jak to się sprawdza w eksperymencie? Wie Pan co, to jest po prostu problem, dlatego że jak... Właściwie myśmy zaczęli to liczyć bardzo szybko, w ciągu ostatnich pół roku zabraliśmy się za to właśnie dlatego, że pojawiły się pierwsze prace w Nature Paula McCoyena, który tytuł był taki, orbitalny moment magnetyczny w nanorurkach. No więc ponieważ my umiemy liczyć te prądy trwałe, no to chcieliśmy to zrobić. Ale oni właściwie, to co oni byli w stanie zmierzyć, to jest moment orbitalny tylko elektronu na powierzchni Fermiego. Oni to robili poprzez badanie zmiany charakteru przerwy energetycznej w rurce, czyli na przykład najpierw nie mieli w ogóle przerwy, a potem jak przykładali pole magnetyczne, to przerwa im się otwierała. Pokazywałam to na tym rysunku. I z tego, ponieważ to tylko elektron ten na samej powierzchni Fermiego był zaangażowany, w związku z czym oni tylko mogli zmierzyć to. Nanorurki takie jednościenne są za małe, żeby móc badać je przy pomocy squidu. Po prostu te sygnały są, przynajmniej tak jak ja się konsultowałam tutaj z naukowcami w Polsce, oni twierdzą, że to jest stosunkowo za małe. W związku z czym my teraz zaczynamy badać nanorurki wielościenne, ponieważ nanorurki wielościenne można już squidem badać. Ale Paul McCoyen dostał 17 magnetonów bora. My dostajemy około 40, z tym, że Paul McCoyen ma tylko ten elektron na powierzchni Fermiego, a my sumujemy po wszystkich stanach. W związku z czym myślę, że to jest w granicach sensownego przybliżenia. Dziękuję bardzo. Zdaje mi się, że profesor Spałek. Tak. No pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, skorygować Antkapa i tą uwagę, no bo wektor falowy składowa wzdłuż kierunku pola magnetycznego jest dobrze określona, prawda? Bo siła Lorentza nie działa w kierunku pola. A moje pytanie jest następujące. Te układy są quasi jednowymiarowymi przewodnikami. I problem, jak wiesz, jak jest nawet małe oddziaływanie, to nie są już normalne metale, nie jest to ciecz Fermiego, tylko ciecz Lottingera. Czy jakieś efekty tutaj związane z tym, że to jest ta jednowymiarowa oddziaływająca ciecz Lottingera się obserwuje po prostu w tych nanorurkach? Tak, ja tu mam pewien kłopot koncepcyjny, muszę się przyznać. Dlatego, że dlaczego mówi się, że nanorurki... Józek, słuchaj teraz, bo... Przepraszam, ale... Dlaczego nanorurki... Ale ja słucham, tylko on mi mikrofon zabiera, no? A bez mikrofonu nie można słuchać.
Proszę Państwa, dlatego się mówi, że nanorurki są jednowymiarowymi strukturami, quasi jednowymiarowymi strukturami. Dlatego, że one są bardzo długie i bardzo wąskie, dlatego odległość w kierunku KX tych stanów dozwolonych jest bardzo duża. I dlatego, jeżeli mierzymy przewodność wzdłuż nanorurki, to możemy w dobrym przybliżeniu założyć, że tylko jedno KX, ponieważ następne jest bardzo daleko, bo jest bardzo wąska nanorurka, że tylko jedno KX jest zaangażowane, natomiast tylko sumujemy po KY, prawda? Dlatego przy mierzeniu przewodności wzdłuż nanorurki możemy mówić, że to jest jednowymiarowa struktura i tak jak mówisz, rzeczywiście opór zależy od T do jakiejś tam potęgi wykładniczą i to się mniej więcej podobno zgadza. To są pierwsze pionierskie takie eksperymenty, gdzie rzeczywiście ten współczynnik T do którejś tam potęgi mniej więcej się zgadza z przybliżeniem Luttingera, ale są też inne badania, które tego nie pokazują. Także nie jest to jeszcze decydujące, ale ważne jest to, że w niektórych badaniach już widać tą ciecz Luttingera. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli my badamy moment orbitalny nanorurki, to nie możemy powiedzieć, moim zdaniem, a właśnie nie mam tutaj jasności do końca, że to jest jednowymiarowa struktura, dlatego że ten prąd płynie w tym kierunku i jeszcze sumujemy po wszystkich kanałach. Także jeżeli mierzymy przewodnictwo, to jest tak, jakby tylko jedno KX wchodzi, prawda? Z tego KX jedno i dużo KY. I dlatego to jest jednowymiarowe. Natomiast jak liczymy moment orbitalny, to sumujemy i po KX, i po KY. I z punktu widzenia takich własności magnetycznych wydaje mi się, że to nie jest jednowymiarowa struktura, bo pamiętajmy o tym, że to jest jednak płaszczyzna zwinięta w rulon. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy właściwie poza czasem. Może już ostatnie pytanie, bardzo proszę. Nanorurki to są dobrymi przewodnikami. Tak. Mają dużą przewodność. Niektóre. Ile im brakuje, żeby być nadprzewodnikami? Nic im nie brakuje. Proszę pana, są już trzy, ja niestety ze względu na krótki czas nie mogłam o wszystkim opowiedzieć. Są już trzy niezależne eksperymenty, bardzo wiarygodne, między innymi Hélène Bouchiat z Paryża. To jest bardzo dobry eksperymentator, któremu możemy ufać, gdzie pokazują, że w około 15 kelwinów dla pewnych nanorurek już jest nadprzewodnictwo. Czyli są nadprzewodnikami. Nieznany jest jeszcze mechanizm nadprzewodzenia, ale dziękuję za to pytanie. Jest po prostu nadprzewodnictwo pokazane już w nanorurkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Byśmy jeszcze raz panu profesorowi dziękowali.